Przedstawiam wam bohatera tej prezentacji. To jest mój pies Luke, zbieżność imion przypadkowa. I o tym się będę, będę opowiadał o tym, jak tego psa próbowałem szczuć mikropytonem. Ja jestem Macho. Nazywają mnie też Łukasz Mach. Można się ze mną kontaktować pod tymi identyfikatorami. Zajmuje się, oprócz trenowania psami MicroPythonem. zajmuje się też takimi nudnymi rzeczami, jak klastry baz danych na kubernecach na dużą skalę. Pracuje w Allegro. I teraz jaki postanowiłem rozwiązać problem? Problem z psem jest taki, że psa trzeba ćwiczyć. Czyli trzeba wydać mu komendę, zmierzyć wykonanie tej komendy, Potem zapowiedzieć nagrodę, i wydać tą nagrodę, i całość powtórzyć jakieś nieskończoność razy. Nie trudno znaleźć tutaj pewien nudny algorytm, który trzeba powtarzać w kółko i w kółko, aż się prosi, żeby to jakoś zautomatyzować. A tymczasem kiedyś na PyConie poznałem takie zachwycające maleństwo. To jest ESP32. Ma super wydajny procesor, jak na taki, jak na taki sprzęt. Bardzo dużo y, 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 przestrzeni dyskowej. Można się do niego podłączyć po Bluetooth i po Wi-Fi. Bardzo niewielki pobór prądu, ale najlepsze jest to, że jest bardzo niska, y, niski próg wejścia, ponieważ wystarczy kabelek USB, y, żeby podłączyć się do tego urządzenia i po prostu pobawić się trochę mikroPythonem. Więc <coughs> wykorzystajmy to urządzenie do tego, żeby trenować mojego psa. Więc zamarzył mi się taki wielki cel. Maszyna, która wydaje komendę, następnie jest jakaś metryka, która mierzy, jak, czy, czy pies poczynił jakieś postępy, jeżeli poczynił, to zapowiedź nagrody, wydanie nagrody i wszystko wiele razy. To wszystko miało to działać na tej zasadzie, że za pomocą określenia lokalizacji i pozycji psa yy, mogę, yy, mogę wgrać. Wychodząc z domu wgrać program siad, wracam do domu, pies umie siedzieć. E, więc wspaniały, wielki cel wymaga wspaniałych metod. E, z trudnych rzeczy, które, e, które będą, no to właśnie określić, e, mierzenie, czy pies dobrze sobie poradził z nauczeniem się e, komendy. Myślałem, żeby to zrobić za pomocą mesza tych SP32. One są tanie, niewiele prądu wymagają. Można by psu przyczepić to gdzieś do obroży, do ogona, kto wie. Też za pomocą analizy obrazu z kamery można by pomierzyć kąty kluczowych elementów ciała i na tej podstawie wywnioskować, jak, jak daleko pies poszedł w wykonaniu, w wykonaniu komendy. Dosyć banalne na pewno jest dozowanie karmy, więc jak jedno połączymy z drugim, jakieś proste rzeczy typu infrastruktura ogólnie i mamy gotową maszynę. No tylko właśnie ten dozownik. Przypominam, że myślałem, że po prostu go kupię, jakoś się dostanę do API i będę, będę dozował. I nic bardziej mylnego. Okazało się, że takich rzeczy gotowych nie ma. Znaczy, byłyby, gdyby chodziło o transport zboża, który byłby w kilogramach, albo paszociąg dla świń, ale to nie to zwierzę, nie ten budżet. Więc zacząłem kombinować sam i zacząłem takie romantyczne początki, kartonowe pudełko z uchylną klapką. Niestety okazało się, że absolutny brak precyzji, rozrzut rozrzut dawki od zera do nieskończoności, bo czasami nic nie wyserwowało, czasami zablokowało się i, w, i wyrzuciło całą, całą nagrodę. No więc drugie podejście, coś w rodzaju lejka. Skorzystać z tego, że, czu, że chrupki w takim zwężającym się naczyniu będą się czopować, więc jeżeli zamieszać, troszeczkę się wys, wysypie i zaczopują się z powrotem. Wykonałem taki Prototyp, no było to już dużo lepiej. To znaczy, no już nie było od zara do nieskończoności, ten rozrzut w wielkości dawki ciągle jakiś był. To było jeszcze dla mnie za mało, więc zacząłem bić się o precyzję. Wymyśliłem sobie, żeby, żeby to dawkować z dokładnością co do jednej chrupki, bo jego, jego dzienna porcja. Jego dzienna porcja to jest około 400 chrupek, więc myślę sobie, 400 powtórzeń to jest całkiem niezłe, żeby, żeby, go, żeby go czegokolwiek nauczyć. Więc taka po prostu maszynka do mięsa, tylko z dużo niższymi oporami toczenia. Kwestia ustalenia liczby obrotów, żeby, żeby właśnie precyzyjnie dozować. No tylko jak to zrobić? Ktoś mnie namówił na to, żeby kupić drukarkę 3D, że szybko i sprawnie zrobisz swoje urządzenie. Nic bardziej mylnego. Okazało się, że to wcale nie jest szybka sprawa. A dodatkowo trzeba poznać całe mnóstwo rzeczy, trzeba nabyć kompetencji, których nie chciałem nabyć. Ja chciałem po prostu zrobić rzecz. Więc jeżeli ktoś ma nie ma dwóch lewych rąk do takich metod typowych warsztatowych niech najpierw ich spróbuje, być może że oszczędzi dużo czasu ale ja tego nie wiedziałem więc wykonałem szereg prototypów typu maszynka do mięsa i niestety zawsze kończyło się czymś takim jak tutaj czyli że coś się ułamało albo serwo się spaliło bo nie uwzględniłem tego że te chrupki są porowate w środku się zakleszczą i koniec więc wróciłem do pierwotnej koncepcji, chrupki opadają pionowo w dół w takim jakby lejku. Pogodziłem się z tym, że, że nie, nie będzie super precyzyjnie, ale spędziłem na tym mnóstwo czasu. E, więc te wspaniałe metody, którymi dysponowałem, okazało się, że no, jest coś inaczej. Znaczy, dozownik okazał się, się trudny. Więc mierzenie e, jak, jak mu poszło, Odłożyłem na na na, 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 nie, na kiedyś. No i na placu boju z pierwotnego planu został sam dozownik, i jego logika. A dozownik wygląda w ten sposób, że mamy to ESP32 sflaszowane mikropytonem. Na tym jest MicroDot, czyli taki flaskopodobny, yy, flaskopodobny framework webowy. One są podłączone do silniczka. To ten silniczek miesza w tej karmie, tą karmę w zbiorniku, i to jest zasilane dwoma powerbankami. Dlaczego dwoma? O tym będzie za chwilę. Więc, skoro mam słabsze metody, trzeba przemyśleć cele. Postanowiłem poradzić sobie z uciążliwością psa przy gościach, z jego lękiem separacyjnym i z nudą. Pies przeszkadzający przy gościach, znaczy oduczenie go, żeby, żeby tego żeby przeszkadzania przy gościach jest takie uciążliwe, dla gości głównie. Znaczy Pies przychodzi, wtedy ja, muszę, ja mu wydaję komendę, kiedy w końcu wyjdzie, no to trzeba go nagrodzić, żeby wzmocnić jego prawidłowe zachowanie, więc trzeba wstać, nagrodzić go i to jest tak wiele razy, no nie po to zapraszam ludzi, żeby teraz łazić od stołu do psa. Pomyślałem sobie, że skoro mam tego MikroPythona w dozowniku i mam tam serwer www, to zróbmy coś takiego, że on serwuje mi przyciski, które mogę zdalnie sobie wcisnąć. Wysłany jest sygnał, żądanie wydania nagrody. No i metoda deweloperska uczenia psa, żeby nie przeszkadzał. Jest taka, że pies przychodzi, wydaję mu komendę, on w, on w końcu wychodzi, wtedy sięgam do komórki, wciskam przycisk, nagroda jest wydana i to działa. Druga sprawa to jest lęk separacyjny. Lęk separacyjny to jest taka sytuacja, kiedy pies jest tak sfrustrowany tym, że został sam, że no wyładowuje to czasami w ten sposób, że meble wybuchają. I zwłaszcza to się nasiliło po pandemii, kiedy wszyscy przez rok z okładem byli w domu i potem wrócili do biur. Psy oduczyły się tego, że, że mogą zostać same i zaczęły te wszystkie swoje frustracje, nawet jak kiedyś były nauczone, przeżywać jeszcze raz. A teraz uczenie psa tego, żeby, żeby umiał sam zostać w domu, jest niesłychanie uciążliwym procesem bo trzeba wyjść z domu, zostawić jakieś uchylone okno, miejmy nadzieję, że jest lato akurat, zostawić jakieś uchylone okno i nasłuchiwać. Jak pies przestaje wyć, wrócić, nagrodzić go. Wyjść i tak wiele razy. W końcu przestanie, przestał wyć, wyjdzie, przestał szczekać, potem przestanie piszczeć i tak dalej. Nie jest to łatwa sprawa nie zawsze też sąsiedzi mają wystarczającą ucierpliwość do tego. Pomyślałem sobie, że gdybym serwował dźwięk i dźwięk i wideo na komórkę, to mógłbym sobie to po prostu wyjść, obserwować go, co się dzieje w domu, i kiedy w momencie, kiedy jest kiedy, kiedy zachowuje się dobrze, to po prostu. Yy, wydać mu nagrodę zdalnie. I ciekawostka. <laughs> Sądziłem, że streamowanie obrazu i dźwięku będzie w gotowym klocku, że po prostu wezmę jakiś gotowy, gotową rzecz. No, jak, jak wiadomo, jak coś myślałem, że będzie gotowe, to będę się musiał nad tym namęczyć. Yy, I tak to, tak to wygląda w praktyce. Po prawej stronie widzimy obraz, yy, to co widzę na komórce. Po lewej stronie to, co się w tym czasie dzieje w domu. No i to działa. Widać, że jest pewne opóźnienie. Znaczy działa w sensie, że widzę, co na komórce mogę wcisnąć. To nie działa, nie uczy psa spokoju, a wręcz przeciwnie. Cóż się okazało? Nie uwzględniłem, że będzie opóźnienie. Przede wszystkim to jest mój refleks. Opóźnienie na sieci. No, udało mi się to zdusić do półtorej sekundy dwóch sekund. I teraz, jeżeli pies. Jeżeli pies przestaje szczekać, ja widzę, że przestał szczekać, wciskam, wciskam żądanie wydania nagrody, tylko że tuż przed tym, jak ona zostanie wydana, powiedzmy ten ułamek sekundy, zdarza się raz na jakiś czas, że pies szczeknął. I więc co mamy? Zamiast nagrodzić go za to, nagradzam go za to. I w efekcie zauważyłem, że, że to zaczyna eskalować i po prostu. Ciekawy projekt, ale musiałem się przyznać do porażki. No to drugie podejście. Niech ta pętla decyzyjna jest podejmowana na miejscu, więc zdusić w zarodku opóźnienie. Więc jest proces Pythonowy, który słucha mikrofonu, czeka, kiedy będzie cicho przez x sekund. W moim przypadku tam zaczynałem chyba od trzech. I kiedy, kiedy jest cicho, wydaje sygnał nagrody. I to działa w ten sposób. Jest dwie sekundy cisza, nie ma nagrody. Trzy sekundy cisza, jest nagroda. Potem znowu powiedzmy, sekunda cisza, nie ma nagrody. 3,4 sekundy cisza, jest nagroda i to tak stopniowo rosło. I to całkiem fajnie działało. Były nagradzane te, te zachowania, które były potrzebne. Tutaj widać to w praktyce. Tu już jest pies trochę już uspokojony, więc tutaj. no. On już de facto nie prezentował tych negatywnych zachowań. Ten, projekt, ten program, który napisałem, jest bardzo głupi, bo on po prostu mierzy głośność, więc jest to do, w tym momencie do zastosowania tylko w nocy. Kiedy nie ma innych dźwięków, które mogą jakby mieszać się z, z jego. które mogą być interpretowane jako, jako psa, psa szczekanie. No ale jakoś tam działa. Trzecia sprawa to jest nuda. Nieleczona nuda kończy się tym, czym się może skończyć nieleczony lęk separacyjny, czyli jakimiś zniszczeniami mebli. Pies, który nie jest zmęczony, jest sfrustrowany. Są różne metody radzenia sobie z tym. Są na przykład jakieś kongi, są zabawki logiczne, że pies musi tam przesunąć coś, żeby dostać się do, yy, do jedzenia. Są różne kongi do, takie, żeby on jakieś różne pasztety mógł ze środka wydobywać. Wszystko to sprowadza się do zasady, żeby pies musiał wykonać wysiłek najlepiej umysłowy, żeby dostać się do jedzenia, czyli niech nie je za darmo. E, więc pomyślałem tak, jak gdyby mieć taki przycisk, który musi wcisnąć, najlepiej, jakby się mógł, musiał sam domyśleć, że on ma coś z tym przyciskiem zrobić. Które były podłączone oczywiście do SP32 z MikroPythonem, podłączony do Powerbanka, i teraz, kiedy przycisk jest wciśnięty, to, e, to podłączamy, to wysyłamy sygnał nagrody. I tak wyglądały pierwsze początki. E, pies to głównie przewracał. Więc. Jak widać, tutaj lekcja numer 3: hardware też się liczy. Bo jak widać, źle dobrana obudowa powoduje, że urządzenie zostało użyte w sposób zupełnie inny niż planowany. No ale miałem już tą drukarkę 3D, <śmiech> więc, <śmiech> e, więc spędziłem naprawdę dnie całe obserwując, jak to, się, jak, to, jak to się drukuje. Najgorsze były te momenty, jak już dochodziło do końca, i tam się okazało, że gdzieś coś się nie. <laughs> Albo to, albo ten filament się skończył, właśnie, albo że gwint w pokrywce nie pasował do, do, do gwintu w, w, w korpusie. No ale w końcu mi się to udało i bardzo fajnie to działało. I tak to wygląda w praktyce. Tu już pies też już jest, też już jest troszkę nauczony, że z tym przyciskiem coś można zrobić. Ale jak widać na początku, bardzo długo mu zajęło, żeby, to jest wszystko na przyspieszonym tempie, żeby zdecydować się, odważyć się wcisnąć przycisk. I w końcu, jak się odważył, ta dał, została wydana karma. Potem jeszcze raz, jeszcze raz, ale jest to dla niego tak męczące, że za którymś razem, jak mu się chyba dwa razy nie udało pod rząd wcisnąć, po prostu wziął i się położył i zasnął. Ze zmęczenia. Więc to jest dobre. Bo jak pies jest zmęczony, to jest szczęśliwy. I z logów, w, z logów wyczytałem, że taka dzienna porcja to jest około 60. 60 ciśnięć. I teraz tak, obecnie odległość między przyciskiem a dozownikiem to jest około 8 metrów. Więc dziennie, żeby to żeby się najeść, pokonuje około 500 metrów. No to Oczywiście nie robię mu tego codziennie, to raz na jakiś czas, bo by mu się znudziło albo nie wiem, co by było. I spędza na tym około dwóch godzin. Więc zwłaszcza w czasie, kiedy, kiedy, kiedy na przykład jestem chory i nie mogę wyjść z nim na spacer, jest to cenna sprawa. Więc reasumując, schemat rozrywki i edukacji dla psa wygląda tak, że mamy centralny dozownik, ten najprostszy element układanki jak mi się wydawało na początku przycisk zdalne, zdalne uruchamianie dozownika zdalny podgląd, który nie działa, no nie wiem czy jeszcze kiedyś go jakoś udrożnię ten, ten temat oraz nasłuchiwanie czy pies jest cicho wszystko podłączone do lokalnej Sieci Wi-Fi. No i teraz przeszkody, ciekawe zagadnienia i przemyślenia. Przemyślenia, więc <laughs> najgorzej było z logowaniem, bo tak, mam około 1 MB na dysku, więc nie poszaleję po sflaszowaniu, oczywiście, bo tam ma 2, 2 MB, po sflaszowaniu zostaje około 1 MB. Nie poszaleję z logowaniem, Yy, więc yy, no, nie dowiem się, co tam się działo w, 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 zbyt szczegółowo. Yy, mogę wysłać to po UDP do rsysloga, no, ale jak się dowiem, co się działo, zanim się podłączył do Wi-Fi, a czasami się w ogóle nie podłączy. Yy, więc jakimś tam w miarę dobrym rozwiązaniem jest zapisać to na dysk, i kiedy się podłączy do rsysloga. Sfluszować ten, ten, ten plik logów na rsyslog. I prosty, zrobiłem to w dosyć prosty sposób. E, taki handler logingu, który najpierw zapisuje na dysk, potem próbuje się podłączyć do zdalnego rsysloga. Kiedy mu się uda, fluszuje plik tam i już kolejne rekordy wysyła już po UDP. Druga metoda. Podłączyć Raspberry Pi, to Raspberry Pi może tam sobie gdzieś siedzieć na kabelku wisieć przy, przy tym urządzeniu, i podłączyć jakimś minikomem, I, i, i w ten sposób możemy się dowiedzieć na przykład, co się dzieje, zanim się podłączy, podłączyliśmy do, do Wi-Fi, albo w ogóle się możemy nie podłączyć do tego Wi-Fi, albo może, mogą być jakieś problemy z zasilaniem, które w ogóle nie dotrą do procesu Pythona. Druga sprawa to są zdalne zmiany w kodzie. Więc normalnie to się robi po kabelku USB, ale to jest fajna sprawa, kiedy tu jest komputer, tu jest to urządzenie, mamy kabelek. Ten pierwszy etap programowania to robimy po prostu w ten sposób, że wysyłamy plik po, po porcie szeregowym. Kiedy już to urządzenie zamontujemy, gdzieś pod sufitem, no to nie zawsze mamy taki długi kabel, nie zawsze sięgniemy laptopem, nie chcemy latać z tym laptopem, to nie jest zawsze wygodne, więc roz... w sukurs nam idzie WebRepl, czyli repl Pythona po websocketach. Bardzo prosto się go startuje, po prostu się importuje, importuje się moduł WebRepl, startuje się go, gdzieś tam się definiuje hasło i albo po WebSocketie mamy taki REPL Pythona, albo możemy też wysłać plik. To jest bardzo wolne, więc całego projektu, zwłaszcza jak mamy dużo plików, nie wyślemy, ale na konfigurację, na przykład na jakieś tam zmiany w ustawieniach konfigura konfiguracji, czy coś takiego wystarczy. Albo Raspberry Pi, czyli gdzieś tam wisi sobie na kabelku i traktując go jako jumpstation, Wrzucamy pliki przez, przez SSH, i potem przez port szeregowy. Druga sprawa to jest zasilanie. I to jest drugi przykład, kiedy spędziłem za dużo czasu na czymś, na czym nie powinienem spędzać. Bo wymyśliłem sobie, że będę zasilać to jednym źródłem prądu. No bo jest dużo urządzeń, które mają jedną baterię. Po co miałbym mieć więcej? Więc próbowałem rozmaitych e, układów stabilizacji, e, stabilizacji napięcia prądu, ale zawsze efekt był taki, że kiedy włączało się serwo, napięcie na, e, na układzie spadało tak, że to wszystko się resetowało i było bardzo niestabilne. Spędziłem nad tym strasznie dużo czasu, e, a potem do mnie dotarło, że przecież nie muszę tego robić. Mogę podłączyć dwa osobne źródła prądu. I skupić się, e, skupić się na meritum, bo w zasadzie, no co z tego, że miałbym super, idealne zasilanie, skoro nie miałbym na razie co zasilać. Więc prawda numer 4, lekcja numer 4: na początek, zamiast optymalizować, po prostu na hamę wyskalujmy i skupmy się na tym, co jest istotą problemu, czyli coś, co w zasadzie znamy już w innej formie od dawna, czyli że przedwczesna optymalizacja jest źródłem wszelkiego zła. Ale nie mało mi było tutaj IDFX z zasilaniem, bo też się uparłem, że będę to zasilać PowerBankiem. A PowerBank ma tą brzydką cechę, że jeżeli za mało prądu, jeżeli nie jest pobierany z niego prąd, a SP32 jak pobiera na przykład 35 mA, to PowerBank stwierdza, że, to nie, że, że ten prąd w ogóle, w ogóle nie jest pobierany, wyłącza się. No to co z tym zrobić? Myślałem, że kupię Powerbank, który nie ma tego. Okazało się, że nie jestem w stanie znaleźć takich na rynku. Najmniej Powerbank, który najmniej potrzebował prądu, żeby się nie wyłączyć, potrzebował 65 mA, i dodatkowo musiałem to, do, to znaleźć eksperymentalnie, bo to nie jest nigdzie napisane w specyfikacji. Są Powerbanki też dosyć liczne, które potrzebują około 115 mA a rekordzista potrzebował całego ampera. Eee, więc myślę sobie, dobra, wsadzę po prostu równolegle dodatkowy pobór prądu. W sumie to będzie 70, e, 70 miliamperów i już, e, już powerbank e, już czuje, że ma coś podłączone, nie wyłączy się. No ale to jest marnowanie energii. Drugie tyle prądu musimy zużyć tylko po to, żeby się Powerbank nie wyłączył. No więc Powerbank starcza mi na krócej, muszę go częściej wymieniać. No to myślę sobie, a jakby tak pobierać to, ale tylko co chwilę? I internet jest pełen takich różnych przykładów, więc wydawało się to dosyć banalne do wykonania. Patrz, lekcja numer jeden. Ze wszystkich najbardziej obiecujący był taki układ, którego sercem jest układ NE555. I który co chwilę puszcza prąd przez oporniki o niewielkim oporze. I na płytce stykowej to bardzo fajnie wyglądało, ale jak próbowałem to zlutować, a mam trochę dwie lewe ręce do lutowania, poległem. Znowu spędziłem strasznie dużo czasu na różne dykresje i ulepszenia, zamiast pomyśleć, że można to zrobić trochę na chama, ale. ale Powerbanki 10 miliamperowe, 10 amperogodzinne nie są rzadkością, więc prosta matematyka mówi, że starczą one na prawie 5 dni. No to na to, żeby raz na 5 dni wymienić powerbank, mogę sobie pozwolić. Więc znowu zamiast skomplikowanych układów, żeby sprawę przyspieszyć, wsadziłem tam po prostu zwykłe, równolegle podłączone oporniki i i wyskalowałem po prostu rzecz wertykalnie, czyli lekcja numer 4: najpierw wyskaluj, a potem sobie optymalizuj. I jeszcze takie <laughs> przemyślenie, że to jest tylko hobby, ale e, e, a więc, e, a, a jednocześnie dążymy do takiej idealnej doskonałości. Czyli normalnie w pracy pod, podchodzimy inaczej, że rozbijamy sobie za na małe cele, planujemy, staramy się najpierw zrywać niskowiszące owoce, stosujemy zasadę MVP, a w domu ulegamy tendencji do przeciągania w nieskończoność, nadmiar perfekcjonizmu i dążenia od razu do efektu wow, przez co całymi tygodniami, miesiącami utkniemy na jakichś rzeczach mało istotnych, tak jak tutaj, a do meritum w ogóle nie dochodzimy. Ale jednocześnie... E, często to są antypaterny, e, brak testów, już nie mówiąc o TDD i jednocześnie to, i to nie stoi w To Znaczy mamy miks perfekcyjnych celów i fatalnego kodu. I mm, często taki, ko, takie rzeczy w ogóle nie upubliczniamy, no bo przecież koledzy, by, no, no wstyd przed kolegami w pracy. E, więc nie róbmy tak. Podsumuj, więc podsumowując, po pierwsze, nie liczmy na gotowce. Kiedy myślimy, że coś będziemy mieli gotowe, to, to jest to, na czym spędzimy najwięcej czasu. Po drugie, druk 3D nie jest taką odpowiedzią na, na szybkie stworzenie czegoś. Czasami wydłuża projekt zamiast, yy, zamiast go skrócić. Po trzecie, hardware liczy się, czasami bardziej niż, niż myśleliśmy, bo. Jeżeli czujemy się podnieceni tym, że zrobimy super rozwiązanie programistyczne, ja to już widziałem, modele, machine learning, rozpoznawanie, co ten pies zrobił, a okazało się, że nie potrafię mu karmy dozować. I też nie utykajmy w nie utykajmy w zbyt. W zbyt idealnie zrobionych. Nie, utykaj, nie utykajmy w, w szczegółach, nie, nie starajmy się ich dopieścić. E, skalowanie lub in, tego typu rzeczy na początku wystarczą. Wynośmy pracę do domu, przynajmniej w, 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 w zakresie e, zasad tworzenia programowania. I przenośne Raspberry Pi jest dobre na wszystko. I teraz kod tego jest pod tym adresem. Gdyby ktoś chciał, to zachęcam albo sobie samemu to zrobić, albo kontrybuować. No i czy są jakieś pytania? Czy jest to zwyczajny z tobą, bo tak nam w nauczyłeś go, żeby sobie sam radził z maszynami i później na przykład, nie wiem, nie okazywał urogości, jak już trzeba na jego terenie jako ktoś Nie, zaskakująco dużo czasu spędzam na, na tym, że tam coś mi... Mi się podlutuje, więc, więc ma bardzo dużo czasu na kontakt jednak ze mną. Dobrze, pytania. Tutaj pierwsze. Na początku chciałem powiedzieć, że świetna prezentacja w ogóle, animacje, jak to wszystko przechodzi i tak dalej. Naprawdę ładna. Jeśli chodzi o dozownik, wiem, że już masz gotowy, ale ja na przykład widziałem takie dozowniki dla rybek, że jak ktoś wyjeżdża, to żeby one się tam przewracają i dozują karmy. można to jakoś wykorzystać. Ale już przechodząc do pytania, czy masz jakieś plany, jak to później jeszcze rozwijać? Coś jeszcze masz jakiś roadmap czy coś takiego? <noise> Wiesz co, myślałem, żeby do, e, dorzucić drugi przycisk e, i zobaczyć, czy pies ogarnie to, że musi najpierw jeden, potem drugi. Czy to. czy Myślę wydaje, że on ma już 7 lat, więc może już być za stary na to. Ale że jakby miał tak gdzieś zrok. To, to myślę, że tak do trzech przycisków by chyba ogarnął. No Spróbuję. Mogę? Bardzo fajna prezentacja. rzekła mnie, bo też chciałbym coś takiego na swoim się zastosować. Kody ale, są w sieci. Ale mam jedno pytanie: Czy we wszystkim masz powerbanki i czy nie lepiej by było użyć jakichś bateryjek albo akumulatorków AAA? Nie, bateryjki AAA albo to nie. Inne. Teraz po czasie widzę, że chyba te ogniwa litowojonowe byłyby lepsze. Ale no wtedy mi się wydawało, że tak, SP32 ma wejście mikro USB, bank ma wyjście mikro USB, no to no pasuje do siebie. Nie? Dobra, dzięki. I ja raczej chciałem zadać pytanie w formie żartu treści tej prezentacji, ponieważ widzieliśmy wszyscy, co potrafi nuda albo syndrom porzucenia z psem zrobić, więc nie ciekawi ile błędu albo butów już poszło, żeby tego psa tak by wyszkolić Pythonem. Oczywiście, co ja go troszeczkę bardziej tradycyjnymi metodami oduczyłem gryzienia różnych rzeczy, ale raz na jakiś czas, no tam to pilota zgryzie to jakąś poduszkę, legowisko, no tak nie ma aż takich spektakularnych y, sukcesów. Na początku mu się tam ze dwa razy zdarzyło, ale no, na szczęście nie wyprówa kabli ze ścian, ale wiem, że są psy, które potrafią. Ja miałem jedno pytanie, jakby wytłumaczyły, że masz tylko jeden megabajt do dyspozycji, więc to jest stosunkowo niedużo, ale zastanawiałem się, czy na przykład nie można by do tego dodatkowo dograć jeszcze kwestii głosowych, które by dodatkowo powodowały, że pies przy okazji wykonywania jakiejś na przykład sztuczki, czy też na przykład gdybyśmy to rozszerzyli o komendy takie jak siat leżeć i tak dalej, gdyby był już tego nauczony. I tak, to mógł... no, taki był wielki cel. Taki był wielki cel, <laughs> dokładnie. A, więc nie można by tego dograć. A drugie moje pytanie, na szybko, czy w czy podczas tego procesu, kiedy tworzyłeś ten, ten dozownik, myślałeś też na całkowitym, jakby, zautomatyzowaniu życia takiego psa? Czyli e, można by zautomatyzować wychodzenie na spacer, czyli e, na przykład stworzyć otwór, który by się na, na przycisk na przykład otwierał, na przykład przez drzwi, żeby mógł wychodzić, lub wyrzutnie piłek? Hmm. No wszystko by się dało zrobić, ale e, no są bodźce, na którego uodpornie czymś takim. To jednak wymaga pewnego. Hmm. Wyczucia ze strony operatora. Na przykład, no, ta, ta, ta kulka karmy, to jest nic w porównaniu z tym, jak zobaczy innego psa, to wypuszczę go i już nie wróci. Dobrze, tutaj jeszcze pytanko. Yy, tak, ja, ja też chciałem powiedzieć, że super prezentacja i naprawdę Dzięki. doceniam takie hands-on podejście, że rozwiązywanie problemów właśnie przez yy, nie skupianie się na super szczegółach, tylko na. Yy, właśnie dojście do celu. Myślę, że pan Pawłow byłby dumny stresury <noise> stresu psa. Ale jeszcze jedno mnie zastanawiało, bo szanuję yy, ESP32 super mikrokontroler, mikrokontroler, ale czemu właśnie decyzja na początku, że właśnie ESP32, a nie właśnie na przykład Raspberry, która ma więcej pamięci, większą moc i tak dalej? To jest w ogóle nie ten rząd wielkości, jeżeli chodzi o koszt, o rozmiar. Przynajmniej w tamtym czasie nie było Raspberry Zero. A, a jak się teraz Raspberry Pi Zero zachowuje, to jeżeli chodzi o pobór prądu, to też nie wiem. No i przede wszystkim no, kupiłem na Aliexpress większą garść tych, tych SP32, no to już no, jakby rzeźbiłem w tym, co mam. Dobrze. I jeszcze jedno pytanie. Wybaczcie, że będzie będziemy... Ale powiem, dodam skracać. jeszcze, że SP-32 na pewno byłby jakimś serwerkiem, gdybym to chciał jakoś do kupy złożyć, jakieś tam serwowanie, streaming, wideo, czy coś takiego, to na pewno z, Raz z Raspberry by było. Ja mam takie pytanie mniej te techniczne, a ba bardziej może czy przy okazji troszkę eksplorowałeś, nie wiem, literaturę, czy sieć, czy y, 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 jakie wo, w ogóle są, jak, znaczy za, zakładając, że udałoby by być się zrealizować ten plan maksimum, mhm. to jakby jakie są później konsekwencje na przykład dla psa, jeżeli y, jakby bardziej zaczyna obcować z, ta, z takimi y, sy, sy, sygnałami typu lampka, głośnik, coś, a znaczy, to jest to, to, to też troszkę takie pytanie, czy ta niedoskonała ułoś, narze, narzędzi nie ocaliła trochę twojego psa od, od y, y, jakiejś de, depresji, <grym> gdzie jest za mało relacji, e, wydaje z, mi się, że gdyby, za, za dużo czystego takiego warunku. Wydaje mi się, że gdyby plan maksimum się powiódł, to to, to... To nie, to byłby tylko wstęp do, do ćwiczenia z nim samodzielnie, bo on by się nauczył na jakiś tam sygnał, na przykład dźwiękowy, i potem ten trzeba by, trzeba by go przestawić, żeby to samo wykonał, co już się nauczył, ale na, na sygnał ustny, no bo przecież nie będę z lampką chodził na spacer i, i mrugał mu e, siądź, prawda? Znaczy, mo, m, moje pytanie zmierzało do, do tego, czy, czy może czytałeś jakieś, albo możesz polecić le, le, jakieś takie bardziej rozważania w przyszłość, gdzie są, że tak powiem, granice, mo, może to jest pytanie też nie spotkałem się. etyczne, czy filozoficzne, mm -hmm. gdzie są g, g, granice, że tak powiem, w, 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 w wkładaniu nieświadomego stworzenia w taką sy sytuację, w której ono myśli, że, że, że jakby jest w jakiejś interakcji z tobą, podczas gdy tak naprawdę zaczyna być w interakcji tylko znaczy, z, tak, z jakimiś mechanizmami. Znaczy na pewno byłoby to dla psa gorsze, bo nie miałby tego całego, tej więzi z, 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 z przewodnikiem. E ale nie eksplorowałem tego. Okej, okay, dobrze. Uchasz, jeszcze raz wielkie dzięki za Twoją prezentację. Dzięki.